No siema, Damian z tej strony. Dzisiaj nie będzie żadnej historii, ponieważ chciałbym, żeby jak najwięcej informacji trafiło do jak największej ilości odbiorców. Ważny temat, dobór ćwiczeń akcesoryjnych w treningu siłowym. Jedziemy! Ćwiczenia akcesoryjne są bardzo często kojarzone z takimi małymi ćwiczeniami, małymi pierdołami, które trzeba zrobić, bo inaczej nie będzie progresu. I owszem, bardzo często tak jest, że mamy w swoich planach jakieś mniejsze izolacje. Jednak absurdem jest bazowanie na tym i przeładowywanie planów kilkunastoma ćwiczeniami w momencie, jeżeli możemy zrobić załóżmy 2 bądź 3 i osiągnąć ten sam efekt. Dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć o paru takich przykładach oraz ideach, które za tym idą. Oczywiście jest to jedno ze spojrzeń na trening. Nie zawsze się da uniknąć tych takich małych, drobnych ćwiczeń. Sam ich używam. Mam je w swoim planie treningowym. Niemniej jednak to, co da się zrobić lepiej, szybciej, bardziej efektywnie, warto robić właśnie w ten sposób. Przede wszystkim, żeby dobrać odpowiednie ćwiczenia akcesoryjne, zaczynamy od diagnozy. To już powtarzałem wielokrotnie, ale diagnoza jest tutaj kluczowa, bo jeżeli nie wykryjemy odpowiednich problemów, to źle dobierzemy sobie ćwiczenia albo będziemy działać po omacku. I w tym momencie przeładujemy swój plan różnymi ćwiczeniami na wszystko, a może to nam również przynieść niepożądane skutki takiego treningu. Warto się zastanowić, jeżeli już uznamy, że konkretnie jakieś mięśnie nie działają, prawda? Przykładowo biceps, tak? Mamy za słabe bicepsy. Jest to zdiagnozowane, trzeba to naprawić. Warto się zorientować, jakie są w ogóle funkcje takiego mięśnia, bo poza zgięciem samego przedramienia, to mamy również wyprost ramienia, czyli wysuwanie łokcia do przodu, ze względu na to, że głowa długa bicepsa jest przyczepiona do łopatki. Oczywiście są również inne funkcje dwugłowego ramienia, jak supinacja też w tym bierze udział. No ale właśnie, jeżeli już mamy ogląd na to, że mięsień taki i taki jest za słaby, to w ramach wzmacniania tego mięśnia warto wziąć pod uwagę jego funkcję. Bo może się okazać tak, że dobierzemy sobie ćwiczenie, które wszystkie te funkcje spełnia i wzmacnia ten mięsień w każdym zakresie. Przykłady. Jeśli chodzi o ćwiczenia akcesoryjne, ja już to mówiłem na jednym z poprzednich filmów, ale moim zdaniem zastosowanie tempa, nawet do głównego boju, czy do jakiegoś pomniejszego ćwiczenia, często zupełnie zmienia to ćwiczenie. Więc dla mnie przysiad z pauzą albo przysiad ze spowolnioną fazą ekscentryczną to już nie jest ten sam, załóżmy, low bar, który wykonujemy na zawodach, ale już inne ćwiczenie, jest to ćwiczenie akcesoryjne, które kładzie większy nacisk na trochę inne elementy niż taki klasyczny, standardowy bój. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, no bo jeżeli by to nie miało sensu, to po co by było wprowadzać tempo? Jednym z takich najbardziej dobitnych przykładów jest to, że ucząc się wzorca ruchowego, i tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli dobieramy ćwiczenia akcesoryjne, to nie tylko patrzymy na słabe ogniwa. Słabe ogniwa w sensie tych osłabionych mięśni. Tutaj chodzi również o naszą umiejętność wykonywania ruchu. To jak rozumiemy ruch, czyli wzorzec ruchowy. To także chodzi o naszą kontrolę motoryczną, czyli to w jaki sposób rozumiemy, jesteśmy w stanie świadomie wykorzystać swoje ciało. To też jest bardzo ważne. Ćwiczenia akcesoryjne, im więcej
im więcej cech naszych motorycznych są w stanie wzmocnić, tym lepiej. Dlatego jeżeli stosujemy spowolnioną fazę ekscentryczną, czy ogólnie spowolnienie całego ruchu, to jesteśmy w stanie się lepiej tego ruchu nauczyć. Taka prosta analogia. Oczywiście nie jestem fighterem. Nie wiem, czy w ogóle byłbym w stanie wytrzymać z kimkolwiek w klatce, ale z tego, co mówią goście od właśnie sztuk walki, to nie ma sensu się od razu spinać, na przykład wyprowadzając ciosy i wykorzystywać całej swojej siły eksplozywnej do tego działania, tylko warto na początek przepracować dany ruch na spokojnie, na początku wolno, potem coraz szybciej, aż dojdziemy do tego, że załapaliśmy, w jaki sposób ten ruch działa, jesteśmy w stanie już podświadomie wykonywać dany ruch szybko, sprawnie, bez zastanawiania się nad tym, co dalej zrobić. I w tym momencie spowolnienie tempa wykonywania ćwiczeń daje nam tą możliwość, że jesteśmy w stanie lepiej przyswoić cały wzorzec ruchowy, jesteśmy w stanie sobie przemyśleć, co w danym momencie powinniśmy zrobić, ponieważ natłok informacji, jakie do nas docierają, że na przykład tutaj trzeba spiąć poślad średni, tutaj napiąć brzuch, ściągnąć łopatki i tak dalej w takim zwykłym przysiadzie, no to zwykły taki zjadacz chleba, jak przychodzi pierwszy raz na siłownię, to nie ogarnie tego wszystkiego. Albo uczymy go stopniowo, poprawiamy coraz bardziej ten kulawy przysiad, niwelujemy po kolei poszczególne błędy, albo po prostu każemy mu to wykonywać powoli i dokładnie, tak żeby od razu załapał, o co chodzi, i z czasem zwiększamy tempo. Jeśli chodzi o tempo, bo to jest dosyć rozległy temat, jeśli chodzi o trening, no to mamy inne problemy, jakie mogą nas spotkać. Chociażby w takim standardowym trójboju, jeżeli ktoś ma problem z naciągnięciem sztangi na siebie, z przyjęciem odpowiedniej pozycji wyjściowej, może być całkiem przydatny ciąg z pauzą, tuż nad ziemią, dosłownie centymetr bądź dwa. Tak jak już mówiłem, nauka wstępnego napięcia, pozycji startowej oraz wzmożona praca core, nauka oddychania przeponą. Bardzo dobre ćwiczenie. No i też fajna diagnoza, no bo jeżeli na dużo mniejszym ciężarze już wychodzą nam jakieś błędy techniczne, jakieś tam puszczanie kręgosłupa czy coś, to wiemy przynajmniej na czym pracować. Także widzicie, mamy tutaj nie tylko wzmocnienie, naukę wzorca, czy tam naukę jakiegoś fragmentu wzorca, ale również element diagnostyczny, także jest to całkiem spoko ćwiczenie. Kolejna sprawa, kolejny przykład. Długa pauza na klacie w trakcie wyciskania. Co to nam daje? No przede wszystkim klatka piersiowa w trakcie wyciskania najmocniej działa w tych dolnych fazach ruchu. Przy końcówce ruchu mocniej jest już aktywowany triceps. W momencie, jeżeli wykonamy dłuższą pauzę na klatce piersiowej, mamy dłuższy czas pod napięciem, zmniejszają się te siły stretch reflex, które pozwalają nam dźwigać więcej, więc musimy mocniej zaangażować klatkę piersiową do tego, żeby wypchnąć ten ciężar nad siebie. To jest raz. Druga sprawa. Wykorzystując tą technikę, możemy lepiej się nauczyć leg drive'u, ponieważ często jest taki problem, ja też z tym miałem problem, że uruchamiamy właśnie pracę nóg nie tak jak trzeba i nie w tym momencie co trzeba. Przytrzymując tą sztangę trochę dłużej na klatce piersiowej, jesteśmy w stanie się nauczyć, w którym momencie najlepiej
uruchomić leg drive i pomóc sobie w wyciskaniu leżąc. Prawdopodobnie, chociaż nie mam pewności, ale prawdopodobnie to dlatego osoby, które się mocno zaadaptowały do długiej pauzy na klatce piersiowej, często są w stanie w ten sposób wyciskać więcej niż z takim chamskim, siłownianym odbiciem od klaty. Kolejna sprawa związana z tempem. Większość osób jednak, jak mi się wydaje, kojarzy sobie tempo ze spowolnieniem ruchów, z jakimiś pauzami, z, nie wiem, utrzymaniem dłuższego dopięcia mięśniowego, ale elementem tempa jest również szybsze wykonywanie jakiegoś ruchu. Mam tutaj na myśli speed workout, czyli praca nad dynamiką. Poza tym, że uczy nas dynamicznego wyciskania, siadania, ciągnięcia, czy cokolwiek tam robicie dynamicznego, również na przykład taki pendler i row w najbardziej klasycznej wersji, jest to ćwiczenie typowo dynamiczne, rwanie, podrzut również. Poza tym, że uczy nas właśnie takiej dynamiki generowania siły, zaprzęga mocniej układ nerwowy do pracy, to jeszcze w momencie, kiedy jest nam to akurat potrzebne, odciąża trochę takie struktury jak stawy czy mięśnie od zniszczenia, bo w momencie, jeżeli bierzemy sobie, nie wiem, 70% tego maksa i robimy jedynki dynamicznie, załóżmy z pewnym, oczywiście, jeżeli dobrze ogarniamy sobie wzorzec ruchowy, bo tutaj, jeżeli ktoś nie ogarnia wzorca, to raczej jestem sceptyczny co do zastosowania speed workoutu, ale jak już to ktoś robi dobrze i potrafi zrobić szybko, no to jest fajna sprawa, żeby sobie jeszcze bardziej przepracować wzorzec, nauczyć się tej takiej dynamicznej pracy, jednocześnie odciążając stawy, kości, mięśnie od zniszczenia bardzo dużym ciężarem. Świetna sprawa przed pikowaniem albo świetna sprawa na deloadzie, jeżeli ktoś akurat tego potrzebuje. I teraz tak, przechodzimy sobie do kolejnej rzeczy, czyli do toru ruchu sztangi, ROM, Road of Motion, kto jak woli. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest już abstrahując od tempa, bo w tych ćwiczeniach również można zastosować tempo, tak? Ale dla ułatwienia nie będę już teraz tego poruszał, to było poruszane w przedostatnim odcinku również. Weźmy sobie takie ciągi deficytowe. Przede wszystkim mamy już zdecydowanie mniej ciężaru na sztandze niż jakbyśmy robili nasz bazowy rodzaj martwych ciągów. Więc teoretycznie nasze ciało jest trochę bardziej odciążone od takiego zniszczenia przez wielkie obciążenie. Trochę bardziej możemy oszczędzać nasze stawy, ale jednocześnie utrudnienie tkwi w tym, że tor ruchu sztangi jest wydłużony. Już nie musimy jej dźwigać z ziemi, tylko na przykład stojąc na jakiejś podstawce dźwigamy ją jeszcze niżej. Co to nam daje? Przede wszystkim daje nam to, że praktycznie przepracowujemy dużo ciężej, na mniejszym ciężarze, paradoksalnie, wszystkie fazy faktycznego martwego ciągu. Bo musimy jeszcze pociągnąć tam kilkadziesiąt centymetrów czy kilkanaście z podstawki. Wzmacnia to dolną fazę ruchu bezsprzecznie, bo często właśnie ciągi deficytowe są po to, żeby wzmocnić dolną fazę ruchu, tą fazę właśnie wypychania. Może nie chodzi o wzmocnienie, załóżmy, czworogłowego, bo rzadko kiedy zdarza się, że w martwym ciągu ten czworogłowy jest za słaby, przynajmniej u takiej osoby, która regularnie trenuje, ale już sama umiejętność wykorzystania tej siły, czyli znowu tutaj mamy kontrolę motoryczną oraz wzorzec ruchowy,
sama ta umiejętność może czasami kuleć, dlatego warto jest sobie czasami utrudnić takie ćwiczenie, jeżeli mamy odpowiednią mobilność oczywiście i wprowadzić ciągi deficytowe. Co się dzieje potem? Jeżeli załóżmy taka sztanga ma normalnie do przejścia 50 cm, a tak ma załóżmy 70 cm, to co się dzieje na samej górze? Dłużej trwa osiągnięcie tego momentu, kiedy jest lockout. Jesteśmy bardziej zmęczeni i jeżeli ten lockout kuleje, to również taki ciąg deficytowy może go wzmocnić, więc mamy tutaj takie ćwiczenie, które jest bardzo uniwersalne, także dla osób, które mają tendencję do tego, że załóżmy dwójki, czy ogólnie tylna taśma im się bardzo mocno kurczy w trakcie treningu siłowego, to przez jakiś czas, na przykład w momencie akumulacji, warto sobie te ciągi deficytowe wprowadzić, aby zachować większy zakres ruchu, a co za tym idzie, większą elastyczność mięśni. Jeśli chodzi jeszcze o martwe ciągi, to również tak zwany sticking point może być łatwiej przełamany w momencie, jeżeli wprowadzamy ciągi z deficytu, ponieważ z kolei znowu sztanga musi przebyć większą odległość do tego momentu, kiedy zazwyczaj jest nam najciężej. Specjalne gryfy, takie wiecie, wygięte, cambered bar i tak dalej, mogą być przydatne właśnie po to, żeby zwiększyć zakres ruchu w niektórych ćwiczeniach. Oczywistym przykładem jest wyciskanie leżąc, bo w momencie, jeżeli wyciskanie leżąc nie wykorzystuje pełnego zakresu ruchu, a jest to bardzo częste, zwłaszcza jeżeli ktoś ma takie, a nie inne proporcje kości i do tego jest wielkim zapasionym knurem, to zazwyczaj, a jeszcze w momencie, jak bardzo mocno mostkuje, no to zakres ruchu wyciskania leżąc jest częstokroć znikomy. Warto wykorzystać sobie takie specjalne sztangi, które pozwalają nam zejść jeszcze niżej i jeszcze mocniej zaprzęgnąć do pracy mięsień piersiowy. Co nam to daje? W przeciwieństwie do wyciskania z dłuższą pauzą, pozwala nam w ogóle pracować w tym zwiększonym zakresie ruchu. A więc uczy naszych mięśni, naszego ciała wykorzystywania swojej siły w sytuacjach, kiedy ten zakres ruchu jest zwiększony. Bo to też jest ważne, że na pewno sami to zaobserwowaliście, na różnych etapach wyciskania, czy siadania, czy i tak dalej, jesteśmy silniejsi bądź słabsi. I ćwicząc dane fazy ruchu, jesteśmy w stanie wzmocnić tą fazę. Ja miałem taki przypadek, że swojego czasu bardzo mocno kulał lockout w wyciskaniu, więc wprowadziłem, trener mi wprowadził w plan treningowy floor pressy, prawda, oraz inne ćwiczenia, które zwiększały właśnie siłę w lockoucie i potem się okazało, że lockout mam najsilniejszy, że już teraz wypadałoby się zająć raczej wyjściem z dołu. Więc widzicie, to jest bardzo takie płynne i warto zwracać na to uwagę, nie? Też nie ma co trzymać pewnych ćwiczeń akcesoryjnych zbyt długo, bo wzmocnią nam tak pewną fazę, że potem mamy problem z inną. No tutaj akurat nie było jakiegoś takiego wielkiego problemu, ale jednak byłem w pewnym momencie w takiej sytuacji, że
że lockout był na tyle silny, że wyciskałem sobie w monsterze nawet bez owijek. To przy okazji bardzo wzmocniło mi przedramiona przy wyciskaniu, że to też jest fajna sprawa. No ale tak samo jak w przypadku ciągów deficytowych, w momencie jeżeli wprowadzamy wyciskanie w zwiększonym zakresie ruchu za pomocą na przykład jakiegoś specjalnego gryfu, to nie tylko wzmacniamy dolną fazę, ale również każde kolejne, ponieważ bardziej się męczymy. Jeżeli wypychanie sztangi trwa zdecydowanie dłużej niż normalnie, no to również triceps musi być mocniej zaprzęgnięty do tej pracy, bo jeżeli, wiecie, zmęczymy sobie klatę już na samym dole, to potem końcówkę musi dociągnąć triceps. Także zwiększanie zakresu ruchu, ogólnie praca pełnozakresowa jest bardzo ważna. I to już mnóstwo osób o tym mówiło. Wielu trenerów, którzy się znają na swoje rzeczy, wałkowało od lat, że praca w pełnym zakresie jest kluczowa. Właśnie dlatego, bo to są ćwiczenia takie uniwersalne, które wzmacniają wszystko. Musisz ciężej pracować, więc wzmacniasz wszystko, a jednocześnie zabezpieczać się przed ewentualnymi kontuzjami. Ale nie tylko specjalne gryfy dają nam taką możliwość, bo jeżeli nie macie takiego gryfu na swojej siłowni, można po prostu użyć hantli. I przez jakiś czas, bądź to korzystać z tego jako ćwiczenie akcesoryjne, czy jako główny bój, bo to też nie jest powiedziane, że ćwiczenia akcesoryjne idą sobie po prostu obok danego boju. Można zamienić główny bój, na przykład wyciskanie leżąc, jakąś wariacją przez pewien okres po to, żeby coś wzmocnić. Przykładowo obecnie będąc w okresie naprawczym w ogóle wywaliłem wyciskanie leżąc ze swojego planu i korzystam teraz z polyquin pressów właśnie po to, żeby wydłużyć zakres ruchu, żeby odciążyć sobie barki, z którymi zawsze miałem problem. No i już nawet po 2-3 tygodniach widać tego jakieś fajne efekty. Także można korzystać również z hantli, które dodatkowo jeszcze wzmacniają naszą stabilizację obręczy barkowej. Z racji tego, że są to, że jest to takie ćwiczenie, no nie powiem, że unilateralne, no bo wyciskamy jednocześnie dwiema rękoma, ale jednak te hantle poruszają się niezależnie od siebie i szlifując ten ruch wzmacniamy stabilizację oraz kontrolę motoryczną. Co mamy tutaj następne? Mamy sprzęt. Wykorzystanie gum, łańcuchów. O specjalnych gryfach już mówiłem, ale mi tutaj chodzi raczej o taki sprzęt dodatkowy, jak właśnie gumy i łańcuchy. Gumy i łańcuchy generalnie zmieniają krzywą siły. O co mi tutaj chodzi, żeby tak wytłumaczyć na gorąco? Jeżeli załóżmy wykonujecie przysiad, to górna faza jest zazwyczaj najłatwiejsza. Dopinamy dupą, najwięcej mięśni jest wtedy zaangażowanych. Nie bez powodu, ćwierć przysiady są najłatwiejsze. Są zdecydowanie łatwiejsze niż taki klasyczny przysiad, ewentualnie no, jeszcze bardziej to widać w przysiadzie ATG. Także góra jest najmocniejsza, ale jeżeli wykorzystujemy na przykład gumy, to jesteśmy w stanie tą górę ciała, górę ruchu, ostatnią fazę przysiadu mocniej dociążyć. Zwłaszcza, że gumy no, są takie specyficzne, że końcówka rozciągnięcia tej gumy daje nam wręcz taki strzał oporu. I teraz też mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem, bo wydawałoby się, że to wzmacnia nam górę ruchu, mimo że teoretycznie tego nie potrzebujemy, no bo góra ruchu w przysiadzie i tak jest najsilniejsza, ale
Jeżeli jesteśmy gotowi na to, że na górze jest najciężej, to musimy jeszcze mocniej wybić się z dołu. I to też jest bardzo przydatne przy speed workoucie. Także warto wziąć to pod uwagę. Czy załóżmy przy wyciskaniu, przechodzimy do wyciskania, to już częściej się zdarza, że lockout kuleje. Gumy i łańcuchy są wtedy świetnym wyborem. Też można tego użyć. Czy chociażby mamy takie sytuacje, kiedy można sobie, załóżmy, zastosować gumy również, wykonując przykładowo martwe ciągi, kiedy ta guma jest założona na gryf oraz na górne raki. Co nam to daje? Łatwiej jest z dołu, ciężej jest z góry. I przede wszystkim dużo większy ciężar jesteśmy w stanie na to nałożyć. Może to mieć podobny efekt do ciągu z bloków, czy też z raków, rack pulley, czy tam block pulley, do których też przejdę. Niemniej jednak pracujemy pełnozakresowo, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że upośledzimy swoje ciało do tego, żeby było bardziej spięte na górze i potem ciężko nam się schylić po sztangę. Więc jeżeli macie taką możliwość i macie problem na przykład z dopięciem na górze ciągu, z lockoutem, to może warto przemyśleć taką opcję, zamiast pakować się w rack pulle. A też jest to satysfakcjonujące, ponieważ zdecydowanie więcej klamotów nałożycie na sztangę niż w przypadku zwykłych ciągów, jakie robicie na co dzień. Kolejna sprawa. Progresje i regresje bojów. Za słaba czwórka, za słaby czworogłowy uda. Czasami się to zdarza, na przykład w przysiadzie. Czasami też chodzi właśnie o kontrolę motoryczną. Też się to czasami zdarza. Znałem przypadki, że ktoś miał problem właśnie w martwym ciągu klasycznym i wprowadzenie cyclist squatów podziałało, ponieważ lepiej potrafił wykorzystywać swój czworogłowy uda. Zazwyczaj to ma miejsce u osób, które mają strasznie długą kość udową i większość swoich liftów raczej opierają o tylnią taśmę, o poślady, dwójki itd. Jeżeli ktoś nie potrafi wykorzystać swojej czwórki, to może na przykład wprowadzić cyclist squat, który też jest, jakby na to nie patrzeć, przysiadem. Nie ma co w tym momencie jakoś katować na przykład wyprostów na maszynie czy innych ćwiczeń izolowanych dla samej czwórki, skoro można to przepracować w ćwiczeniu wielostawowym, które nam przy okazji pozwoli pracować na przykład nad core, nad odcinkiem górnym kręgosłupa, prawda, nad odcinkiem piersiowym i zachować pewne elementy klasycznego przysiadu, jaki używamy na co dzień, do tego, żeby wzmocnić daną partię mięśniową. Kolejna sprawa. Za mały albo za słaby triceps. Zamiast katowania izolacji czy tam wyciskań francuskich, które też oczywiście są bardzo dobre, można na początek wprowadzić sobie na przykład wyciskanie wąsko albo właśnie wyciskanie z deficytu jakimiś hantlami albo inny rodzaj wyciskania, który bardziej zaangażuje nam triceps. Są też inne ćwiczenia związane z tym. No ale właśnie chodzi o to, żeby się zbliżyć bardziej do tego wzorca, który powielamy. Jeżeli ktoś na przykład ma potężną, masywną klatę, nie ma absolutnie problemu z wyjściem z dołu. Przykładowo katował na siłowni wyciskanie, robiąc pół ruchy albo ćwierć ruchy, takie wiecie, odbijane od klaty, ale niedoprostowane, no to ten triceps może być mocno osłabiony, poza tym, że
tu nie chodzi też już o samą siłę mięśniową, bo czasami jest tak, że ze względu na izolacje wprowadzane w treningu ten triceps może być duży i silny, ale nie umiemy go wykorzystać właśnie w tym wyciskaniu. Więc może warto właśnie zastosować wariację, która ten triceps bardziej angażuje. Albo załóżmy, jeżeli mamy problem z klatą, to też można sobie złapać szerzej niż zwykle, no ale to akurat się rzadko zdarza. Jeżeli macie pomysły, albo jeżeli ktoś coś takiego robił i mu to pomogło, dajcie znać. Kolejna sprawa, problem z odcinkiem piersiowym. Chodzi mi tutaj oczywiście o odcinek piersiowy kręgosłupa, o prostowniki, o mięsień równoległoboczny, ogólnie całą stabilizację i pracę odcinka piersiowego, tak zwane wypychanie klaty oraz ślizg łopatki, co jest istotne. Ślizg łopatki jest praktycznie ważny w większości ćwiczeń wielostawowych, nawet w przysiadzie, bo zauważcie, że ściągając łopatki do pełnej depresji, ciężko już się wtedy zgarbić w odcinku piersiowym. Dlatego na przykład takie ćwiczenia jak ciągi chwytem rwaniowym, czy to z ziemi, czy to z jakichś podwyższeń, mocniej rozbudowują górę pleców, a nadal pracujemy nad wzorcem ciągu, nadal jest hip hinge, prawda, nadal jest pełne napięcie w core, nadal uczymy się oddychać przeponowo, mimo że nacisk jest na trochę inne mięśnie, to robimy wiele rzeczy naraz. To jest właśnie clue tego programu. Robimy wiele rzeczy naraz. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest zrobić sobie takie ciągi rwaniowe odpowiednio, co jest ważne, wkomponowane w plan treningowy, niż na przykład kilka izolacji tylko po to, żeby poprawić sobie kaptury oraz dolną i środkową część mięśnia równoległobocznego grzbietu. Teraz przechodzimy sobie już do pomniejszych ćwiczeń, które z jednej strony mogą być traktowane jako takie małe pierdółki izolacji, ale spełniają wiele różnych funkcji. Bardzo dobrym przykładem jest rotation face pull. O co tutaj chodzi? Robimy sobie face pulle z trochę mniejszym ciężarem, ale pod koniec ruchu wykonujemy taki ruch dokładnie jak w trakcie rotacji zewnętrznej kubańskiej, Cuban rotation. Na pewno nie jeden z was to robił. I teraz patrzcie, przygotowujemy sobie obręcz barkową przed wyciskaniem. Mamy do przepracowania sobie właśnie mięsień równoległoboczny oraz te mięśnie, które odpowiadają za depresję łopatki, ale jednocześnie chcemy sobie wzmocnić mięśnie tak zwanego stożka rotatorów. Więc zamiast robić dwóch czy trzech ćwiczeń w tej kwestii, to wykonujemy sobie właśnie rotation face pull. Oczywiście w momencie, kiedy kość ramienna jest odwiedziona na zewnątrz, to aż tak mocno w tej rotacji nie pracuje podłopatkowy, ale do podłopatkowego też wrócimy. W każdym razie mamy dwa wzorce przepracowane. Bardzo często jest tak, że to wystarczy. Nie musimy robić załóżmy dwóch czy trzech innych ćwiczeń aktywacyjnych. Także rotation face pull, świetne ćwiczenie aktywacyjne przed wyciskaniem, zwłaszcza dla osób, które nie są kontuzjowane i nie muszą przepracować w każdej płaszczyźnie każdego mięśnia, żeby być pewnym, że będą zdrowe. To jest po prostu rozgrzewka dla was, która wam skróci aktywację i równie dobrze przygotuje do wyciskania jak kilka innych pomniejszych ćwiczeń. I teraz wracamy do tego podłopatkowego. I to jest właśnie przykład w sumie z początku odcinka. Mówiłem o tym, żeby poznać po prostu funkcje, jakie wykonuje nasz mięsień.
I teraz jeżeli byliśmy u fizjo i mówi nam, żeby wzmocnić podłopatkowy, no to co robimy? Powinniśmy mieć po prostu świadomość tego, co ten mięsień w ogóle robi. Po pierwsze, jest on odpowiedzialny za rotację wewnętrzną, ale też przywodzi ramię do tułowia. Więc wykonujemy sobie taką rotację wewnętrzną z łokciem tuż przy samym tułowiu. I używamy takiego ciężaru oraz takiego zakresu ruchu, który umożliwia nam właśnie pracę w tej pozycji, a jak łokieć już zaczyna uciekać na zewnątrz, to zmniejszamy ciężar bądź też zakres ruchu. Najlepiej takie ćwiczenie wykonywać ze spowolnioną ekscentryką, ostrożnie, powoli i dokładnie. Można to zastosować jako ćwiczenie aktywacyjne, ale również jako ćwiczenie wzmacniające dany mięsień. I tutaj, jak widzicie, mamy małą pierdółkę, którą się wielokrotnie pokazuje na filmach jako rozgrzewka mięśni rotatorów, ale przepracowuje nam od razu dwie główne funkcje danego mięśnia. Kolejna sprawa. To jest ćwiczenie, jakim chciałem zakończyć ten odcinek, czyli przysiad ze sztangą z przodu. Front squat. Co tutaj mamy? Praca nad wzorcem przysiadu jest. Praca nad oddychaniem przeponowym i nad stabilizacją kor jest. Przysiad ze sztangą z przodu bardzo mocno aktywuje mięśnie brzucha, ułatwia nam właśnie stosowanie tego napięcia. Poza tym bardziej spionizowana pozycja oszczędza nasz kręgosłup, jeżeli mamy z tym jakieś problemy albo tendencje do garbienia się. Mięsień czworoboczny uda, jeżeli mamy z nim problemy, w sensie jest trochę za słaby, też w przysiadzie ze sztangą z przodu mocniej pracuje niż w low barze przykładowo, ale co jest bardzo ważne, wykonując siady, właśnie front squaty, mocno angażujemy mięśnie zębate przednie oraz prostowniki piersiowe. I teraz tak, prostowniki piersiowe, no wiadomo, mogą nam paść przy przysiadzie, mogą paść przy martwym ciągu, mogą być osłabione, przez co załóżmy jesteśmy tacy przygarbieni, nie? Mogą być osłabione i utrudniać nam wyciskanie leżąc, ale też zębate przednie również, jeżeli są osłabione, mogą nam utrudnić wyciskanie leżąc. Więc jak już widzicie, mamy tutaj takie ćwiczenie, które wzmacnia, oczywiście w odpowiednich warunkach, jeżeli są ku temu przesłanki, to może nam wzmocnić wszystkie trzy główne boje w trójboju siłowym. To są oczywiście tylko przykłady, można ich mnożyć wiele. Czytajcie, kombinujcie, uczcie się, patrzcie na to, jakie mięśnie mają dane funkcje, bierzcie pod uwagę bardzo mocno to, w jaki sposób wykonujemy dane boje, w jaki sposób szlifujemy swoje wzorce ruchowe, ale też w jaki sposób ogólnie jesteśmy w stanie zapanować nad własnym ciałem, czyli kontrolę motoryczną, i dobierajcie ćwiczenia tak, żeby były skuteczne i nie tylko pomagały wam pracować nad słabymi ogniwami w dłuższej perspektywie, ale również wzmacniały waszą ogólną siłę oraz sprawność. To na tyle dzisiaj. Zajrzyjcie do opisu. Jak ktoś nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji. Lajkujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!